Witajcie. Jak widzicie, ja chwilowo jestem w ciepłej Portugalii, ale w Polsce najwyższy czas przygotować samochód do zimy, a przede wszystkim sprawdzić akumulator lub wymienić go na nowy. Na przykład taki. Czy warto wymieniać samemu akumulator? Biorąc pod uwagę coraz większą ilość elektroniki w samochodach, lepiej nie ryzykować i umówić wymianę akumulatora na batterypoint.pl, gdzie znajdziecie aż 4 opcje zakupu akumulatora oraz umówienie wymiany. Możecie umówić wizytę w najbliższym warsztacie autoryzowanym przez BatteryPoint lub najwygodniej zadzwonić, a doradca dobierze Wam akumulator do samochodu i umówi wymianę. Lub jeśli czujecie się na siłach, możecie też kupić akumulator i odebrać od ręki w najbliższej chwili. I wreszcie ostatnia opcja, tu zostaniecie przekierowani do sklepu internetowego, gdzie kupicie akumulator i również umówicie jego wymianę w najbliższym warsztacie, w którym mechanicy sprawdzą też układ elektryczny Waszego samochodu. Link do strony znajdziecie w opisie do tego filmu, BatteryPoint na problemy z akumulatorem. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Salonówka i będzie to o tyle odcinek troszkę wyłamujący się z koncepcji, bo jednak pomysł Salonówki był taki, że prezentujemy samochody, które tu i teraz można pójść do salonu i kupić. Tymczasem, jak widzicie, mamy tutaj Volkswagena Golfa 7,5, czyli siódemka po faceliftingu, R zresztą kombi, ale to mniejsze o to. Chodzi o to, że dzisiaj w salonach są już ósemki. Tyle, że powiedziałbym, że głównie w salonach, bo ja robiłem prezentację tego samochodu już parę miesięcy temu i co? I jeszcze nie widziałem żadnej ósemki na drogach. Czy to wynika z braku dostępności, czy być może dlatego, że to ta siódemka właśnie uważana jest za tego najbardziej dotychczas perfekcyjnego Golfa? I o tym właśnie wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać z Dominikiem. Zapraszam. Cześć, mam na imię Dominik, przyjechałem z Krakowa, żeby pokazać Wam dzisiaj mojego golfera. Jest to Volkswagen Golf R Variant, czyli wersja kombi z 2019 roku. Ostatnia rewizja w zasadzie, która opowiemy sobie jeszcze czym się różni, ale ma 300 koni zamiast 310, tak jak ta poprzednia ma już GPF. Samochód zamówiłem w czerwcu 2019 roku do produkcji, sam go skonfigurowałem i czekałem niecałe 3 miesiące na wyprodukowanie. Odebrałem go we wrześniu 2019 roku, więc do tej pory jeżdżę nim prawie rok i przejechałem około 6700 km. Pierwsza myśl o nowym samochodzie pojawiła się, kiedy pojechałem do serwisu na przegląd z moim poprzednim autem, a była to Octavia drugiej generacji po liftingu z silnikiem 1.8 TSI 160 koni. I w trakcie, kiedy tam robili mi ten przegląd, zacząłem się przymierzać do tych samochodów, które były dostępne w salonie przy serwisie. Czyli powsiadałem sobie do Skody Kodiaq, do Karoka, do Superba, do nowszej Octavii. I zacząłem się zastanawiać, może byłby już dobry czas na nowe auto. No bo to ta moja Octavia miała już 10 lat, jeździłem ją około 4 lat, byłem z niej bardzo zadowolony. Ale chciałem czegoś więcej. Chciałem auta z większą mocą, z większą frajdą z jazdy. Więc te Skody, tak jak dla mnie, one wyglądały jak więcej tego samego. Praktyczne samochody wydawały się takie dosyć plastikowe w środku. Więcej tego, co już miałem. Chciałem czegoś nowego. Stwierdziłem, to nie będzie Skoda tym razem. I zacząłem rozglądać się za innymi samochodami. Chciałem kupić auto nowe, to wiedziałem na pewno. Chciałem je wziąć w leasing. I założyłem sobie taki budżet do 200 tysięcy złotych. Dlatego, że jak zacząłem myśleć o takich droższych modelach, około 240 tysięcy, nie czułem się jakoś super komfortowo z takim zakupem. Pierwszym samochodem, do którego się przymierzyłem, to był samochód, który przekraczał mój budżet. Pojechałem do salonu Audi i tam stało piękne Audi RS3 w wersji sedan i powiem szczerze, w wielu aspektach bardzo mi się spodobało. Bardzo mi się podobało wnętrze, jeśli chodzi o Alcantarę, super kierownica, fajne wykończenie, ale niestety niektóre aspekty mnie nie przekonywały. Na przykład te nawiewy takie okrągłe, ta deska rozdzielcza
tej wersji RS3 prawdopodobnie z podobnego okresu co Golf 7, ale moim zdaniem tak dobrze jak Golf się nie zestarzała, więc wyglądała już tak trochę na niezbyt nowoczesną. To, no i oczywiście cena i jak później jeszcze przekonamy się, praktyczność samochodu sprawiły, że szukałem dalej. Z Volkswagenów zacząłem przymierzać się do Golfa, GTI, Golfa R i do Tiguana i wykonałem jazdy testowe tymi dwoma samochodami. Tiguan bardzo mi się spodobał, bardzo praktyczny samochód, bardzo wygodny, wysoko się siedzi, bardzo wygodnie się wsiada, wygodnie się nim jeździ po mieście, wszystko widać z góry, ale nie miał tego czegoś. Na koniec zostałem w zasadzie z Golfami, czyli zastanawiałem się nad Golferem w wersji hatchback, a może w wersji kombi. Pod maską mamy silnik 2.0 TSI w wersji 300 koni, 400 Nm momentu obrotowego. Jest to silnik EA888, spotykany w wielu różnych modelach grupy WAG. Silnik ten dostępny jest, można powiedzieć, w trzech takich głównych wariantach, różniących się turbosprężarką, innymi aspektami. IS12, turbo IS12 robi z tym silnikiem tak około 190 koni. Turbo IS20 w okolicach 230-245 i tutaj mamy do czynienia z największą turbosprężarką IS38, która robi nam właśnie te okolice 300 koni. W zasadzie to, co najciekawsze, to znajduje się moim zdaniem tutaj nie pod samą maską, ale pod tą pokrywą, więc chciałbym ją teraz dla Was zdjąć. Poprzednia rewizja Golfera miała już po faceliftingu, miała 310 koni, również 400 Nm momentu. Różniła się głównie tym, że wcześniej nie było GPF-u. Teraz mamy tam przy wydechu założony dodatkowy filtr GPF, filtr cząstek stałych. A druga zasadnicza różnica w tym silniku, to wcześniej, jakbyśmy sobie popatrzyli tutaj, gdzie w tej chwili nic nie ma, tutaj wcześniej była taka listwa, tutaj był taki czujnik ciśnienia paliwa, tutaj znajdował się pośredni wtrysk paliwa, wtrysk wielopunktowy. Czyli wcześniej mieliśmy takie połączenie wtrysku bezpośredniego plus dodatkowy wtrysk pośredni. I co to robiło? Jak zawsze porównam dla Was cenę ubezpieczenia Golfa R kontra zwykły Golf i jest niespodzianka. Wybierając mocniejszą wersję silnikową, nie przepłacamy za ubezpieczenie, bo roczny koszt OC i Assistance jest, jak widzicie, identyczny. Możemy jednak przepłacić, jeśli kupimy pierwszą polisę z brzegu, nie porównując różnych ofert. Sami zobaczcie, przepłacić można ponad 50%. Oszczędź na swoim ubezpieczeniu. Wejdź na mubi.pl/Zachar. Link znajdziesz w opisie do tego filmu. Nie dość, że znajdziesz najtańszą ofertę, to jeszcze po jej zakupie na tej stronie otrzymasz zwrot 150 zł cashback na konto. Zapraszam. Przede wszystkim wydaje się, że ten wtrysk pośredni został do samochodu założony ze względu na normy spalin, bo to jakoś tam przy wolniejszej jeździe wpływa na emisję tlenków azotu i tak dalej, czyli tych substancji, z którymi głównie sobie tam radzi GPF. Ale z drugiej strony dla nas, pasjonatów motoryzacji, ten wtrysk miał jedną zasadniczą cechę. Ponieważ omywał mieszanką paliwowo-powietrzną zawory ssące w tym silniku, to tutaj nie zbierał się nagar. Teraz jak wyjęli ten dodatkowy wtrysk pośredni, jest ryzyko, że w tym samochodzie po kilkudziesięciu, 100 tysiącach kilometrów będzie trzeba czyścić te zawory ssące z nagaru. Można się tylko domyślać, że Volkswagen zdecydował wyjąć ten dodatkowy wtrysk pośredni, dlatego że on już nie wystarczał, żeby spełniać te najnowsze normy spalin, normy Euro, i potrzebny był już filtr GPF, który jeszcze mocniej oczyszcza spaliny z tlenków azotu i innych szkodliwych substancji. Szkoda, że nie ma tego wtrysku pośredniego, że jest to ryzyko zbierania się nagaru na tych zaworach ssących. Z drugiej strony sam GPF też ma jeden pozytywny efekt, bo końcówki układu wydechowego już dużo mniej się brudzą z tym GPF-em. Nie za często muszę zaglądać pod maskę, auto ma niecały rok i w zasadzie jeszcze nic tutaj z nim się nie dzieje. Pamiętając doświadczenia z moim poprzednim autem, z Octavią, gdzie
W zasadzie musiałem tam sprawdzać poziom oleju i dolewać olej praktycznie co drugie tankowanie. Tak tutaj sprawdzam poziom, nic się nie dzieje. Przez te niecałe 7000 km oleju nie ubyło. Żadnych usterek jak do tej pory. Jeśli chodzi o spalanie, to powiem szczerze, że to nie było dla mnie jakieś kryterium wyboru. Założyłem, że to auto będzie spalało tyle, ile potrzebuje, a przy moich niewielkich przebiegach nie nadwyręża to za bardzo budżetu. Specjalnie dla Was sprawdziłem przed przyjazdem tutaj, ile auto pali i przez ostatnie 3000 km spaliło 12,3 litra na 100 km. Przy czym przy tym przebiegu średnia prędkość wyniosła 43 km na godzinę, więc zakładam i tak z pamięci mogę powiedzieć, że bardzo duża część tego przebiegu była po mieście. Wnętrze Golfera, jak widzicie, jest mocno czarne. Tym się też wyróżnia od innych Golfów. Mamy tutaj czarną podsufitkę. Wszystko w zasadzie jest czarne, ze srebrnymi akcentami. Trochę takich niebieskich detali, a to dopiero po przykręceniu kluczyka widać. Jakieś oświetlenie ambientowe, jakieś niebieskie akcenty na wyświetlaczach. Samo wnętrze moim zdaniem jest bardzo stonowane, bardzo przemyślane. Wygląda jakby tutaj 40 kilka lat historii Golfa i tam myśl inżynieryjna była widoczna. Wszystko jest na swoim miejscu. Bardzo mi się podoba, że mamy tradycyjne przyciski, które czuć, że się wcisnęło i nie trzeba ich szukać, nie ma jakichś dotykowych suwaczków, tylko można sobie kręcić temperaturą tutaj. Jak zamawiałem to auto, bardzo ważne były dla mnie niektóre elementy wyposażenia. To było tak, że rozglądałem się za jakimiś wersjami ze stoku, większość z nich nie była wyposażona tak, w zasadzie nie byłem w stanie znaleźć wyposażonej tak, jakbym chciał. Bardzo mi zależało, żeby z jednej strony były zegary w postaci ekranu, żeby było zawieszenie DCC, żeby był ten opcjonalny zestaw nagłośnienia Dynaudio, ale z drugiej strony nie chciałem, żeby to auto miało nawigację. Wiedziałem, że nie będę używał fabrycznej samochodowej nawigacji, tylko bym dopłacił za coś, czego nie potrzebuję. Chciałem używać smartfona, podłączać smartfona i używać mapy z mojego telefonu. Jeśli chodzi o wnętrze, to nie byłbym sobą, gdybym nie zamontował szkła ochronnego na ekran i na zegary. Dodatkowa rzecz, którą sam tutaj zmieniłem, to można powiedzieć, obszyłem sobie kierownicę, chociaż ciężko to nazwać obszyciem, bo w zasadzie takie pokrycie kierownicy się tutaj sznuruje. Powiem szczerze, że to jest strasznie dużo roboty. Za pierwszym razem już myślałem, że sobie odpuszczę, ale nie dałem za wygraną i po 5 godzinach udało mi się tą kierownicę oprzeć. I może powiecie w komentarzach, czy byście coś takiego zrobili w swoim samochodzie, czy może byście oddali do profesjonalnego serwisu oprzywania kierownic. Ale ja jestem bardzo zadowolony, bo niskim kosztem mam w pełni skórzaną kierownicę, która jest trochę grubsza niż standardowa i dużo lepiej mi się ją trzyma, dużo lepiej mi się prowadzi taki samochód. A kolejna rzecz, którą sam sobie zmieniłem, to w tym samochodzie mamy system App Connect. Możemy podłączyć telefony z Androidem, iPhony, ale możemy je podłączyć tylko przez kabelek. Więc za każdym razem, kiedy wsiadałem do auta, wyciągałem ten kabelek, wpinałem ten telefon, stwierdziłem, muszę coś z tym zrobić. Ponieważ nie ma tutaj bezprzewodowej łączności, musiałem nadal mieć ten telefon na kabelku, ale stwierdziłem, że zrobię sobie taką specjalną rynienkę z glinki i okleiłem ją wykładziną samochodową. Więc teraz, kiedy chcę wpiąć sobie telefon, wystarczy, że wsiadam do auta, wsuwam telefon na miejsce i on już jest podłączony i działa. Na pewno fajnie by było i mieć tutaj bezprzewodową łączność. Nowsze modele Volkswagena już to mają. No ale w siódmej generacji jeszcze tego nie wprowadzili, więc trzeba sobie jakoś radzić. Istotny element tego samochodu to bagażnik, z którego jestem bardzo zadowolony. Sprawdzone do bagażnika wchodzą gitary, wzmacniacz gitarowy i kolumna. Pojemność 605 litrów, łatwy załadunek, dlatego że mamy tutaj niski próg. Z jednej strony fajnie, że mamy niski próg, z drugiej strony dosyć ciężko się podnosi tutaj tę podłogę bagażnika. Kiedy tak jak ja chcielibyście mieć tutaj dodatkową taką matę zabezpieczającą, to już nie ma za bardzo jak się dostać tam do środka i jak tego przytrzymać, prawda? Więc
fajnie to przemyśleli, jeśli się nie ma tej wykładziny, to ta podłoga bagażnika fajnie się tutaj składa. Mamy super dostęp, ale jak sobie położymy taką wykładzinę dodatkową, to już nie ma tak fajnie. Na pewno na plus jest to, że taką roletę stąd możemy sobie zabrać i schować tutaj. Ona wtedy się mieści pod podłogą. Bardzo fajnie przemyślane rozwiązanie. Przyszedłem tutaj z taką myślą, że zaproponuję, żebyśmy wprowadzili nową formułę do tych nagrań. Tak jak ty zadajesz pytania gościom, tak może zrobilibyśmy taką część pytania do Zachara. Zamieniamy się. Na dzisiaj zaproponowałem Zacharowi małą zamianę. To ja zadam jemu pytania na ławeczce, a my w tym czasie z zespołem The Cold Brew zagramy dla was kawałek, który napisaliśmy specjalnie do tego filmu. Zapraszam. Pierwsze pytanie. Pierwsze, to będzie ich więcej. Ja mam przygotowanych kilka pytań. Może niektóre się najwyżej wytnie. Albo wszystkie. Ile języków znasz tak komunikatywnie i które z nich przydają ci się w pracy dziennikarza motoryzacyjnego? W pracy dziennikarza motoryzacyjnego przydaje mi się język polski dosyć regularnie. Język angielski naturalnie, bo większość materiałów, które gdyby się chciało je znaleźć z wyprzedzeniem, są w internecie, to są po angielsku. Natomiast z racji tego, że sporo testów jest w Niemczech i sporo samochodów jest niemieckich, jak dzisiejszy test pokazuje, przydaje mi się również znajomość niemieckiego. Paradoksalnie nawet rosyjski mi się przydaje, ponieważ bardzo często polska grupa dziennikarska jest w takich, powiedzmy, rzutach z innymi krajami Europy Wschodniej i czasem trafimy również na grupę z Rosji, tam paru youtuberów zresztą oglądam i czasem nawet się z nimi mam okazję spotkać, no to wtedy też już bardziej rozrywkowy, może to nie jest tyle zawodowe jakieś wykorzystanie, no ale przy okazji prezentacji zagranicznych przydają mi się na dobrą sprawę wszystkie cztery języki. Wszystkie cztery, bo więcej, uczę się portugalskiego, ale to bardziej hobby. Czy myślałeś już trochę o tym, żeby wchodzić na zagraniczne YouTube i robić filmy po angielsku? Nie i nie zrobię tego, dlatego że mój harmonogram na dzień dzisiejszy jest przepełniony na maksa i już nic nie docisnę. I ja wiem, że niektórzy tak robią, Marek tak robi i ja rozumiem, że można w pewnym sensie wyciągnąć więcej z jednego nagrania, bo te same przybitki, te same zdjęcie można wykorzystać do dwóch podkładów i dałoby się, no ale jakby pomiędzy komunikatywnym angielskim, który wystarcza do porozumiewania się, a angielskim, którego chciałoby się słuchać na YouTubie bez jakiegoś krzywienia się, jest jednak pewna przestrzeń, tak? Tą przestrzeń trzeba pokonać. Ja nigdy w życiu nie musiałem po angielsku mówić dłużej niż godzinę, czy dwie, czy trzy na prezentację. Nigdy w sumie nie wylądowałem w miejscu, gdzie angielski był moim jedynym językiem przez, powiedzmy, miesiąc albo rok. Więc ja go nigdy nie doszlifowałem do takiego etapu, gdzie mógłbym teraz włączyć kamerę i po angielsku nawijać przez 20 minut. Więc to jest na ten moment poza moim zasięgiem. Tak bardzo mnie to nie boli, bo i tak się dogadam tam, gdzie chcę się dogadać. Natomiast jest to w pewnym stopniu mało istotny aspekt, bo gdybym nawet ten angielski opanował w stopniu perfekcyjnym, i tak bym po angielsku nie nagrywał, bo już nie dopchnę więcej niczego do swojego harmonogramu. Jak byś powiedział, czy takie nagrania, jakie tutaj robimy, te filmy na YouTube'a, czy twoim zdaniem one pełnią rolę taką merytoryczną, takiej porady przedzakupowej, tego typu rzeczy, czy bardziej funkcję rozrywkową? Myślę, że to jest miks z akcentem mimo wszystko na merytoryczny wymiar. Ja generalnie jestem umysł ścisły, podobnie jak ty, jestem programistą gdzieś tam z wykształcenia. Mam tendencję do rozkładania wszystkiego do bazy danych, tak? Wiedza w bazie danych to jest ta wiedza, po którą w każdej chwili możemy sięgnąć. Stąd się pojawiło autocentrum, które jest tak uporządkowane, jak jest uporządkowane. I to był jakiś taki mój pomysł, żeby zebrać wiedzę wielu kierowców w jednym miejscu, ale tak uporządkować, żeby to nie było jedno
wielkie forum z archiwum, do którego nikt nigdy się nie dokopie, tylko żeby to było wyraźnie posortowane i poszufladkowane. I tak też zrobiłem z Autocentrum i no, choć tutaj na YouTubie to tak nie działa, to jednak również mam tendencję do jakby patrzenia na te filmy, które powstają pod kątem tego, co można wynieść z tych filmów, nie tylko kiedy mam chwilę na obejrzenie filmu i jest to rozrywka i wtedy staramy się, żeby te filmy nie były, powiedzmy, zbyt monotonne, ale przede wszystkim, jeśli ja rzeczywiście jestem zainteresowany danym samochodem, w przypadku salonówki, wycieczką do salonu odpowiedniej marki, no to chciałbym, żeby po obejrzeniu takiego filmu mój stan wiedzy był choć trochę inny niż przed. Prowadzisz te programy bardzo profesjonalnie, prezentujesz się tak bardzo profesjonalnie, już dosyć długo to robisz. Może uchylisz rąbka tajemnicy, czy robiłeś jakieś szkolenia, jakieś aktorskie, czy może przed każdym nagraniem robisz jakieś ćwiczenia aparatu mowy, jakieś I jestem totalnym amatorem, jeśli o to chodzi. To znaczy nie robiłem żadnych szkoleń. Nie robię takich ćwiczeń. Wiem, że są takie ćwiczenia i co najmniej jedno z nich kiedyś tam nawet próbowałem i rzeczywiście działa, ale szczerze mówiąc pozostało to ciekawostką. Czyli wydaje mi się, że jak ja tutaj przyjadę o 8 rano w miarę wyspany i już obudzony, no to wystarczy, że stanę przed kamerą i powiem cześć, a jak się język zaplączę, to poproszę o dublę i za drugim razem to wyjdzie. Nie robimy tutaj w parku jakiegoś performance'u rodem z, nie wiem, najbardziej znanych studiów filmowych świata, tylko nagrywamy tak, żeby każdy się czuł dobrze i komfortowo, więc ja nieraz robię dubla przed swoim wejściem, w ramach swojego wejścia specjalnie, aby gość zobaczył, że nie ma tutaj niczego ponad, nikt tutaj nie ustawia zbyt wysoko poprzeczki, żeby się później stresować, czy ja tak potrafię. Więc raczej robimy to amatorsko, tak najlepiej jak potrafimy. Potwierdzam, jak tutaj przyszedłem, to było mi powiedziane, że mogę się pomylić i zrobimy dubla. Zawsze tak. Można zrobić dubla. Dublami YouTube stoi. No, chyba, że ktoś nagrywa wszystko za pierwszym razem, to albo mu zazdroszczę, albo nie zazdroszczę jego widzom. To zależy. Czy zdarzyło ci się tak, że z kimś się umówiłeś i potem nie przyjechał? Szczerze mówiąc, nigdy. I w tym roku postanowiłem, że będę wysyłał przypomnienie, czego nie robiłem nigdy przez wiele lat i w zasadzie te przypomnienia wcale nie wynikają z złych doświadczeń. Po prostu wydawało mi się, że z racji tego, że ja jestem cały czas w pracy i wszystko muszę kontrolować, mogę gdzieś się rąbnąć o godzinę na przykład i komuś potwierdzić 13 i będąc przekonanym, że jest na 13, on dojedzie na 14. Więc zawsze to jest ten jeden dzień wcześniej możliwość dokonania korekty, żeby synchronizować kalendarze. Więc to nawet dzisiaj dokładnie był ten przypadek, bo zaprosiłem na godzinę 14 kogoś w SMS-ie, on powiedział, ale my jesteśmy mówieni na 13, faktycznie. Więc przydało się. Przydało już. Się, tak. Ale to jest, powiedzmy, korekta, drobiazg, bardziej organizacyjna sprawa niż jakby kompletne zignorowanie ustaleń wcześniejszych, tak? Raz mi się zdarzyło, że ktoś na godzinę nie dojechał, jak zadzwoniłem, to powiedział, że już wyjeżdża z Gliwic. To powiedziałem, to nie, to tak nie działa, to w takim razie innym razem się umówimy. Nigdy się nie umówiliśmy swoją drogą, ale to był jeden przypadek, gdzie ktoś tak dosyć lekkomyślnie potraktował godzinę wyznaczoną wspólnie. Poza tym zawsze wszyscy dojeżdżali. Super, dzięki. Dzięki. Golfer mocno mnie zaskoczył, na plus. To, jak ten samochód przyspiesza, jest niesamowite. Wystarczy powiedzieć, że jak byłem małym chłopcem, to za moich czasów zbierało się takie karteczki różne z Króla Lwa, z jakichś innych postaci Disneya, ale też takie karteczki z samochodami. I w tamtych czasach autami marzeń były na przykład Lamborghini Diablo, które miało przyspieszenie 4,5 do setki, albo na przykład Ferrari F40, gdzie to przyspieszenie było 4,7 do setki. I sam fakt, że dzisiaj taki golfer, takie rodzinne kombi według producenta ma 4,8, no dla mnie to jest naprawdę niesamowite. I tak jak miałem duże oczekiwania,
do tego nowego auta, w stosunku do tego, jak będzie się prowadziło, jakie będzie miało własności jezdne, zawieszenie, układ kierowniczy i tak dalej, powiem szczerze, że Golfer przerósł moje osobiście oczekiwania. Mam taki jeden zakręt, na którym lubię sobie potestować, jak auta się prowadzą. On jest taki prawie pod kątem prostym. Swoimi poprzednimi autami musiałem za każdym razem zwolnić do 30 na godzinę, a Golfer przez większość czasu napęd naprzód przenosi napęd do 50% do tyłu, jeśli jest taka potrzeba. Wchodzę w zakręt, 50 na godzinę, systemy działają, opony pracują, napęd przenosi się na tył, samochód zostaje w swoim pasie ruchu, ani na kawałek się nie odchyla. Niesamowite wrażenie. Układ kierowniczy pewnie nie jest najlepszy ze wszystkich samochodów możliwych, ale jest bardzo kompetentny. Bardzo dobrze się tym autem kieruje, bardzo dobrze się czuje feedback, to jak dla mnie, co się dzieje na drodze, jak on jedzie. Samo sterowanie zmienia się razem z trybami jazdy. W tej chwili mamy tryb normal, w którym spędzam, tak szczerze mówiąc, większość czasu, bo ten samochód służy po prostu do takich zwykłych dojazdów, do jazdy po zakupy, do pracy. Chcemy się trochę pobawić, chcemy mieć trochę frajdy z jazdy. Nic prostszego. Włączamy tryb race. Komputer od razu wbija nam wyższe obroty i utrzymuje wyższe obroty, nawet na postoju na światłach, na biegu jałowym. Kierownica staje się sztywniejsza. Może nie jest to super rozwiązanie gdzieś na jakieś jazdy po parkingach i manewrowanie, ale do jakiejś szybszej jazdy super. Czuję, że skręcam. Jakbym miał określić, jak Golfer jeździ, jak się zachowuje, jednym słowem powiedziałbym, to auto jest kompetentne. Samochód jeździ tak kompetentnie, jak Zachar prowadzi programy o motoryzacji. Wiem, że pojawiają się głosy, że tutaj hamulce, mimo że są dobre, są usprawnione, są tarcze wentylowane z przodu i z tyłu, że mogłyby być mocniejsze do tego auta. Przy mojej jeździe, przy moim sposobie wykorzystania samochodu, ja nie zauważyłem żadnych braków w hamulcach. Golfem 7 już jeździłem, R-ką też, więc nie będę teraz nagrywał jakiejś wielkiej relacji i postaram się tak powstrzymać od porównań z Golfem 8, bo łatwo jest jadąc R-ką 7 narzekać, że 8 nie daje zbyt wiele emocji. No nie daje zbyt wiele emocji, bo i tak sam powiedziałem, ale na razie 8 też nie jest dostępna w odmianie R. Jak będzie, wtedy porównamy i wtedy będziemy wyciągać wnioski. Teraz powiem tylko, że 7 oczywiście jest dobrze znana i przyspiesza, hamuje i skręca tak, jak skręcać powinna. I na tym ostatnim się skupimy, czyli jadę 50 km na godzinę i zrobimy teraz test łosia. R-ka jak to R-ka. Skręciło w lewo, skręciło w prawo, pojechało prosto, zgodnie z życzeniem, ale o co chodzi, gdzie było trudne zadanie. Taka jest R-ka. Moi drodzy, nie mam zielonego pojęcia, ile ten film będzie miał po zmontowaniu, bo wstępnie wygląda na to, że będzie długi, ale dla tych, którzy dotrwali do samego końca, mam dobrą wiadomość. Za chwilę pokażemy Wam wynik pomiaru, przyspieszenie do setki oraz brzmienie wydechu w wersji, no właśnie, po wprowadzeniu GPF, czyli po tej ostatniej rewizji. A że zakończenie musi się zawsze zakończyć pytaniem do właściciela, to ja zadam pytanie równie egzotyczne i odkrywcze, jak i samochód, który stoi obok nas. Czy kupiłbyś ten samochód ponownie? No tak, bo to jest tylko Golf, tak? No dla mnie to jest Golfer, niezwykły Golf. Ja bym zdecydowanie wybrał taki sam samochód jeszcze raz. Spełnia moje oczekiwania, czyli w bagażniku mieści się co trzeba, a ja za każdym razem, jak wsiadam do tego samochodu i go prowadzę, to mam uśmiech na twarzy i o to mi chodziło. Dominik, bardzo dziękuję za prezentowanie samochodu. Pamiętajcie o subskrypcji, dziękuję również za obejrzenie filmu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Dzięki, cześć!